Sezon urlopowy można uznać już za otwarty. Mam nadzieję, że większość z widzów naszego kanału ma zaplanowany wyjazd czy to bliżej, czy dalej od miejsca zamieszkania, żeby choć trochę odpocząć od pracy. Jako że nie wszyscy decydują się na odpoczynek od technologii, tak tym razem przedstawię Wam, jak z nich mądrze skorzystać w czasie wakacyjnych wojaży. Z pomocą przyjdzie nam operator komórkowy Plus, który ma szereg usług zarówno umilających, jak i upraszczających Wasz wypoczynek. Zatem sprawdźmy je. Wszystkie te usługi sprawdzałem na Motorola Moto G200, która jest dostępna w Plusie już za 99 zł na start i na przykład 36 rat po 59,72 miesięcznie. A do tego, wybierając abonament 65 zł miesięcznie, otrzymujemy dostęp do super szybkiej sieci 5G, pakiet 60 GB miesięcznie oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Jeśli chodzi o urlop, to chyba najważniejsze jest trafić do celu podróży, a nie ma chyba nic gorszego niż utknięcie w korku po drodze albo bezsensowne kręcenie się po docelowej miejscowości, bo okazuje się, że nasz cel nie jest uwzględniony na mapach. Takich problemów nie będziecie mieli z nawigacją Plusa. Ta wyznaczy dla Was najlepszą trasę, a przy tym uwzględni korki, na żywo zaproponuje alternatywne trasy, ostrzeże przed fotoradarami czy kontrolami drogowymi. A przede wszystkim może pochwalić się zawsze aktualnymi trasami z uwzględnieniem lokalizacji parkingów. Jeśli podróżujecie nocą, to dzięki trybowi nocnemu telefon nie będzie Was raził w oczy, a jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest zamiana telefonu w wyświetlacz HUD i odbijanie wskazówek dojazdu na przedniej szybie samochodu. Przez pierwsze 30 dni nawigacja Plus w Polsce jest za darmo, po tym okresie przedłużenie licencji na miesiąc kosztuje 12,30 zł. Można też skorzystać z nawigacji za granicą przez 14 dni bez opłat, a później za jedyne 15,99 miesięcznie. Długa podróż samochodem pasażerom może się dłużyć, więc dlaczego by tego czasu nie spędzić, na przykład oglądając ulubione filmy czy seriale na naszym telefonie. Zresztą można to też robić już u celu podróży, niekoniecznie w samochodzie. Tutaj z pomocą przyjdzie nam usługa Polsat Box Go z pakietem Polsat Box Go Premium, a ta zapewnia nam dostęp do 120 zróżnicowanych kanałów TV najlepszych nadawców. Od informacyjnych, filmowych czy muzycznych, przez dokumentalne, dla dzieci, kulinarne i wiele, wiele innych. Pakiet jest też skierowany do miłośników filmowych hitów, a znajdziemy tutaj takie filmowe nowości jak To musi być miłość, Córka, Ostatni ślad, Operacja Mincemeat, Moonfall, Najgorszy człowiek na świecie, Furioza, Wygrać marzenia i wiele innych. Promocyjna cena pakietu to 30 zł na 30 dni. To nie jedyna usługa streamingu, z której możecie korzystać w Plusie. Teraz we wszystkich ofertach abonamentowych tego operatora z umową na 24 miesiące oferowany jest dostęp do Disney Plus bez dodatkowych opłat przez rok. Dostęp do tej długo wyczekiwanej w naszym kraju usługi streamingowej po okresie promocyjnym będzie kosztował 28,99 miesięcznie. Bardziej od filmów czy seriali wolicie książki? Serwis Legimi to największa w Polsce baza e-booków i audiobooków, oferująca ponad 75 tysięcy pozycji. W Plusie serwis Legimi można testować przez 30 dni za darmo, a później kosztuje tylko 19,99 zł miesięcznie za e-booki bez limitu lub 34,99 za nieograniczony dostęp do e-booków i audiobooków. Podczas urlopu warto zadbać o spokój ducha i pewność, że nasi najbliżsi, w tym przede wszystkim nasze pociechy, są bezpieczni. Dzięki usłudze Gdzie jest bliski, Plus pozwoli nam na lokalizację naszych najbliższych. W celu zwiększenia dokładności pomiarów, Plus pozwala na lokalizację urządzeń kupionych u operatora poprzez GPS i Wi-Fi. Dzięki tej usłudze, poza sprawdzaniem aktualnej pozycji, możemy ustalić bezpieczne strefy. Gdy bliski do nich dotrze albo je opuści, my będziemy o tym na bieżąco informowani. W najgorszej sytuacji istnieje również możliwość wywołania alarmu SOS, który powiadomi najbliższe osoby o zagrożeniu. Usługę Gdzie jest bliski można testować przez 14 dni za darmo, a później, wybierając pakiet VIP, można objąć ochroną nawet 5 urządzeń za jedyne 9,50 tygodniowo. Nie potrzebujecie objąć ochroną aż tylu urządzeń? W takim razie pakiet premium za 6,50 tygodniowo będzie dla Was, bo pozwoli Wam ją objąć do 3 urządzeń. Poza zadbaniem o bezpieczeństwo naszych bliskich, warto jest też się zatroszczyć o nasz sprzęt. Dzięki pakietowi All In, a dokładnie jego składowej, jaką jest serwis urządzenia premium, dostajemy gwarancję na wypadek uszkodzenia sprzętu.
W przypadku mechanicznego uszkodzenia smartfona zakupionego w sieci Plus bez zbędnych pytań zostanie on naprawiony. Mamy możliwość wykonania dwóch takich napraw w ciągu 24 miesięcy, jednak nie częściej niż raz w ciągu roku. A co najważniejsze, na czas naprawy sprzętu otrzymujemy urządzenie zastępcze, więc nie musimy się martwić o utopienie naszego telefonu podczas pstrykania zdjęć nad morzem. Serwis urządzenia premium to nie jedyna część pakietu All-In. W jego ramach otrzymujemy również ochronę internetu i tożsamości. Ochrona internetu chroni urządzenie przed wirusami i atakami hakerskimi. Ponadto aplikacja stale monitoruje urządzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik z niego aktywnie nie korzysta. Ochrona tożsamości to menażer haseł, który dba o ich bezpieczeństwo, niepowtarzalność oraz weryfikuje ich siłę. Za pomocą aplikacji możemy też sprawdzić, czy nie zostały ujawnione nasze dane osobowe, numery kart, hasła albo piny. Na koniec w skład pakietu All-In wchodzi dostęp do serwisu Tidal, więc Plus poza możliwością oglądania filmów i seriali, czytania i słuchania książek pozwoli nam słuchać ponad 90 milionów utworów muzycznych i innych treści rozrywkowych w najwyższej jakości Hi-Fi. Jak widać po powyższych przykładach, operator Plus oferuje naprawdę różnorodne usługi, które z pewnością znajdą zastosowanie nie tylko podczas wakacyjnych wypadów. A dla Was, która z tych usług będzie najbardziej przydatna? Dajcie znać w komentarzach. Teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!